Kolejny druk, projekt zmiana uchwały nr 50/663/12 Rady Miasta Krakowa z 27 czerwca 2012 roku w sprawie opłaty za posiadanie psów. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego, pozycja 34-36, projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1461. Pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Cecylia Wołoch. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, w imieniu Pana Prezydenta przedkładam projekt uchwały według druku nr 1461 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. Zmiana, która jest proponowana według tego projektu uchwały, ma na celu wyeliminowanie konieczności zawierania umów z inkasentem. To jest zupełnie zbędne działanie. Zasadnicze kwestie, czyli wysokość, wskazanie inkasenta, wysokość wynagrodzenia za inkaso wynikają z obowiązującej uchwały, które Państwo podjęliście. Także już w innych miejscowościach, w innych gminach funkcjonują takie rozwiązania. To potwierdza również orzecznictwo sądów administracyjnych. Nie ma potrzeby zawierania dodatkowych umów. Także, żeby tutaj nie robić czegoś, czego nie musimy, chcemy również wykreślić te zapisy z obowiązującej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 15.10.2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek na 17.10.2013 roku, godzina 15.